dziewczyny, cześć wszystkim. Bardzo miło mi powitać Was, szczególnie zwracam się do tych osób, które będą oglądały to już po prostu później, w innej porze. Dzisiaj będę mówiła o Meghan i Harry i o tym, jak można zakochać w sobie księcia, co właśnie zrobiła Meghan, aby zakochać w sobie Harry. Bo naprawdę po oglądaniu tego serialu, tak, który oni pokazują właśnie na Netflix, myślę, że bardzo łatwo też można się domyślić, no zobaczyć takie niektóre triki, które ona zrobiła i właśnie chciałabym z Wami o tym gdzieś się dzisiaj podzielić. Tak naprawdę można dużo mówić o tym właśnie serialu na Netflix. Tak naprawdę niektórzy nazywają to, czekajcie, ja sama to wymyśliłam, tak, że po prostu wiecie, Kardashians mają swoje show, to i właśnie i oni zrobili coś takiego o sobie. Teraz po prostu każdy chce jakiś taki filmik o sobie zrobić, no więc tak, będzie zapisany live. Więc myślę, że oni też tak bardzo chcieli, no oczywiście to są też dobre pieniądze, bo oni to oczywiście robią, żeby też troszkę zarobić sobie. Dziewczyny, bardzo miło mi Was powitać. Myślę, że będzie ciekawy live. Wiecie, tak naprawdę ja oglądałam też dużo i czytałam dużo o tym, że oni klamią. Wiecie, chodzi o to, że Meghan Markle no, nie ma najlepszej reputacji. Ja nie wiem, jakie Wy macie do niej nastawienie. Ja mam dwojakie i takie, wiecie, bo są osoby, które całkowicie są no, przeciwko niej, że wszystko, co ona zrobi, traktują negatywnie, całkowicie nie widzą tej innej strony, tak? Tej innej strony, że to jest też kobieta, która dąży do czegoś, no, w jakiś swój sposób. I ja bym właśnie chciała w taki bardziej obiektywny sposób, no o ile to możliwe oczywiście, bo my nie mamy po prostu dostępu do tak naprawdę do tej całkowitej informacji, więc trudno jest zrobić coś super obiektywnego. Ale tak się postaram, tak się wiecie, już od dłuższego czasu też ich obserwuję, tak sobie przemyślam, jak to tak może być i co się właśnie dzieje. Ponieważ nie wiem, czy Wy oglądacie też to, jak ktoś to też widział i oglądał, jak dużo jest negatywnego właśnie o Meghan i się pisze, że ona cały czas klamie. Oczywiście tak naprawdę ja też obserwuję ich i widzę, że oni no, zmieniają tą swoją historię. Nawet to, jak minęła ich pierwsza randka, to też zmieniają, że najpierw mówili, że to było 3 godziny, teraz, że to było godzina. I wiecie, i tak trudno, no myślę, że oni jakoś też się starają, myślę, że oni się starają tak jakoś pokazać się też z dobrej strony, coś powiedzieć w ten moment dobrego i mi się też tak osobiście wydaje, właśnie w tym momencie chcę to zaznaczyć, że Meghan Markle, jej może też się tak wydaje, to jest jej percepcja rzeczywistości. Więc kiedy ona opowiada, że wszystko jest tak źle, to może nie tylko, no oczywiście też częściowo, żeby na siebie zwrócić uwagę, tak, ale ona naprawdę tak myśli, częściowo, tak? I w tym momencie nie możemy mówić, że ona jest taką jedynie wyrachowaną kobietą, która tylko tam coś planuje, robi. Ja osobiście uważam, że ona naprawdę ma też dużo jakichś takich, wiecie, no przeżywań, jakieś, przecież no, to jest trudne, takie ta krytyka cały czas w tych mediach i ona naprawdę się z tego powodu denerwuje. Ale oczywiście ona też chce zwrócić na siebie uwagę, chce też, żeby wszystko było tak, jak ona chce. No może nie wszystko, ale większa część, tak? Ona bardzo chce być właśnie na tym pierwszym miejscu. Jeszcze może później to o tym opowiem. Trzeba przyznać, że nasze opinie są tylko na podstawie informacji, które dają nam media. Nikt z nas nie zna jej osobiście. Właśnie, zgadzam się. Nikt z nas nie zna jej osobiście i każdy tak interpretuje, wiecie, szczególnie jak się poogląda też jakieś takie urywki, jak oni się zachowują, to też każdy jakieś tam interpretacje dodaje. Właśnie dlatego oni też i tak otwartym tekstem mówią, że dlatego zrobili ten film, żeby no, ich poznano lepiej i bliżej. I myślę, że to jest fajne. No to jest dla nas rozrywka. Możemy też sobie porozmawiać tutaj, dziewczyny, o tym. I chodzi o to, że właśnie od tego chcę zacząć, że ja uważam, że Meghan jest bardzo silną kobietą. Ona po prostu, wiecie, to nawet nie trzeba wiedzieć jej, ale po prostu zwróćmy uwagę na jej życie. Ona jest mieszanej rasy, tak? Ja Wam powiem prawdę, dziewczyny, że jak ja tylko ją zobaczyłam jeszcze w 16 roku, jak ona się pojawiła, ja nawet nie zrozumiałam, że ona jest mieszanej rasy. Ja myślałam, że ona jest po prostu taka opalona. Albo taka może... No, ja myślałam, że ona jest biała. I tak też tutaj w tym serialu się mówi, że też
jej agent, nawet nie pomyślał, że ona jest mieszanej rasy. Też myślał, że ona jest po prostu taka opalona. Tutaj ma te freckles, dobra, nieważne, zapomniałam teraz po polsku jak. I właśnie ja też tak myślałam, więc też czasami oni tak bardzo cały czas zwracają uwagę na tą rasę, że ona jest ciemnej rasy, właśnie, że ona jest Amerykano-Afrykanką i sens z tym, no nie wiem, ja nawet nie zauważyłam i myślę, że dużo osób też na początku nie zauważyło. Gdyby też oni na to nie zwracali tak uwagi, żeby to ona nie, właśnie nie, te takie bardziej akty, ten taki jej wolontariat, którym ona się zajmowała, tak? Ten taki aktywizm, nie wiem, czy po polsku tak prawidłowo mówię, ten aktywizm, ja tak z angielskiego sobie tłumaczę, gdyby się ona tak bardzo o te też tematy nie poruszała, to myślę, że też to tak nie przykułoby tej uwagi. No oczywiście, ja nie wiem, może media by coś by tam zawsze znalazły. Znaczy, zobaczcie, dziewczyny, ona jest bardzo silną kobietą, bo ona jest ze zwykłej rodziny, nawet powiedziałabym, oni mówią, że średniej, średnio zamożnej, klasa średnia. Ja myślę, że to była klasa średnia, taka niższa. Z takiej rodziny ona po prostu zakończyła te swoje studia i pojechała i próbowała siebie jako aktorka. I zobaczcie, i też tutaj pokazują, tutaj to fajnie mi się to podoba, że pokazują to, że bardzo często jej odmawiano, że nie ma takiego czegoś, że o, ktoś wysłał aplikację jedną i już sukces, już go wszędzie przyjęto, to jest po prostu taki człowiek sukcesu, no jeśli oczywiście rodzice są wpływowi, to chyba wtedy i wysyłasz jedną aplikację i cię od razu przyjmują, ale jeśli jesteś ze zwykłej rodziny jakąś normalną osobą, to tak szybko tego sukcesu nie ma. I ona podawała dużo aplikacji. I to jest też dla nas, dziewczyny, bardzo fajnie tym, że no po prostu realne podejście do życia, tak? Że to trzeba się starać, coś robić i próbować kilka razy, i że nie ma takich success story, jak niektórzy też sprzedają ze swojego życia. I właśnie mi się to podoba. I zobaczcie, że ona robiła i aż osiągnęła coś. I osiągnęła tę rolę, największe jej osiągnięcie, dziewczyny, tak naprawdę, to jest ta rola w Suits. Nie wiem, czy wy oglądaliście, ja oglądałam. Na początku jest może niezły ten serial, a później już on jest taki nudny, cały czas jest to samo, sezon z sezonu mniej więcej te same historie, więc tak sobie. I każdy mógł zobaczyć, kto oglądał Suits, że aktorka z Meghan Markle jest średnia. Więc też może było, oczywiście nie było tam takiego talentu, nie? Bo kiedy jest bardzo duży talent, to oczywiście jest łatwiej jakoś się przebić. Ale myślę, że ona była taka średnia aktorka, mniej więcej normalna, ładna dziewczyna. No, właśnie się starała i w końcu coś osiągnęła. Więc zobaczcie, to potrzeba po pierwsze bardzo mieć dobre zdrowie, być zdrową fizycznie, i też bardzo zdrową psychicznie, moralnie. Bo dziewczyny, ja wam powiem, ja sama i ja myślę, że każda z was, napiszcie mi jakiś plusik albo jakieś serduszko, kto wie, o czym ja teraz mówię, kto też na sobie to właśnie wypróbował, że po prostu jest, kiedy podajesz jakąś aplikację, czy to na studia, czy na jakiś staż, czy do pracy nawet, i gdy ci odmawiają, no to czujesz się bardzo źle. Czujesz się tak, jakby to po prostu jest, no, negatywnie tobie coś złego, że z tobą coś jest nie tak, nie? Więc to jest bardzo trudne. A gdy one jeszcze tym bardziej chodzą na te castingi, czyli pokazują siebie jako osobę, pokazują siebie, swój wygląd zewnętrzny, myślę, że kiedy otrzymujesz rezygnację po tym, no jest naprawdę bardzo ciężko. Więc każda osoba, która się stała jakąś bardziej znaną gwiazdą z takich naprawdę zdolów, to przeszła naprawdę trudny okres i to potrzebne jest bardzo silne psychiczne zdrowie, po pierwsze. I zobaczcie, dziewczyny, dlatego teraz czasami jest taka kreowana narracja, że Meghan jest taka biedna, że taka bardziej w ofiarę, ona też sama, ja myślę, lubi się w taką ofiarę troszkę odchodzić, więc ta narracja nie jest tak na 100% prawdziwa, mi się wydaje, w sensie, że to nie jest tak naprawdę prawda, bo ona jest naprawdę silna. I wiecie, w końcu, ja oczywiście, ja nigdy nie byłam w ciąży, trudno mi to powiedzieć, ale w końcu tego filmu ona jest w bardzo zaawansowanej ciąży, no myślę, że jakiś 8. miesiąc i ona się żegna, tam Harry gdzieś wyjeżdża,
a ona trzyma jeszcze to z drugim dzieckiem w ciąży, a ona tego pierwszego jeszcze trzyma na rękach. Ja myślę, że ja mu 3 latka, no takie na 3-letniego, 2-3 latka, nie wiem, tak wygląda. Ja nie wiem, jak to można, tak go trzyma na rękach. No nie wiem, jak to można. Dziewczyny, napiszcie mi albo dajcie mi znać, czy tak można. Ja myślę, że ja bym tego nie wytrzymała. Naprawdę, mi jest trudno, u nas jest kuzyn. Mi się wydaje, że kiedy on już miał roczek, ja już nie mogłam go podnieść. No dla mnie to jest po prostu zbyt ciężkie, bo po prostu nie tyle na plecy, ale po prostu tak stać go i trzymać. Więc ja myślę, że ona jest naprawdę bardzo silna. To jest po pierwsze i to jest nasz punkt wyjścia, którego chcę zacząć. Żeby po prostu tak nie było, że ona jest jakaś bardzo słaba i to później było trudno. Więc tutaj jeszcze teraz chcę bardziej może przejść do tego, że zwróćmy uwagę na to, jak właśnie zaczynała się ich historia miłości i co ona właśnie robiła, aby zyskać, no, tak, żeby zakochać, tak, żeby tak siebie przedstawić z tej atrakcyjnej strony i zakochać w sobie księcia. I to będą bardzo dobre takie rady w ogóle. To nie jest tak, że to po prostu tylko na Harry'ego zadziałało. To będą bardzo fajne rady, które można też będzie wykorzystać później, gdy chodzimy na randki, gdy szukamy sobie partnera, a nawet żeby tak, wiecie, utrzymywać nasze relacje. Żeby tak troszkę to wiedzieć. Zobaczcie, pierwsze co, to jest to, że pierwsza randka, oczywiście nie wiem, pierwszy oni mówili, że to były 3 godziny, ale dobra, skupmy się na tym, co oni mówią tutaj w tym BBC, Boże, nie BBC, na Netflixie, że randka ich trwała godzinę. I ona przyszła na tę randkę, ona go czekała, no oni tam, no może to i prawda, że on tam się spóźnił, to nieważne. Ale randka trwała godzina, oni przyszli tylko na drinka, więc to nie było tak, że pierwszy raz się przychodzi na randkę i to jest przychodzimy na kolację. I 2 godziny chyba siedzimy tam i myślimy, może szybciej zjeść, bo nie podoba mi się ta osoba. Nie, bardzo fajnie, na drinka. Pierwszy raz wychodzimy na drinka i właśnie tak, i właśnie po tym ja rozumiem, że był bardzo fajny czas. O, chciałam Wam zdjęcie pokazać. Bo przygotowałam. Rozumiem, że oni mieli bardzo fajny czas. To jest zdjęcie, które oni zrobili. Jeszcze później się odniosę do tego zdjęcia. I chodzi o to, że no, było fajnie, tak? Ale ona po godzinie musi iść, bo ona ma plany. I to jest bardzo fajny trik, dziewczyny. No bo kiedy szczególnie mężczyzna, właśnie każda osoba, nie tylko mężczyzna, mężczyzna szczególnie oczywiście w tym momencie, że no, podoba mu się ta kobieta, fajny czas, więc chce pobyć dłużej, a ona mówi, no nie, muszę iść. I naprawdę na początku pokazanie tego, że my mamy własne życie, jest po prostu idealne, aby bardziej rozkochiwać w sobie mężczyznę, tak? Żeby on po prostu się zakochał. Ponieważ to jest coś takiego, jak no to po prostu psychologia jest. Ponieważ czego nam nie wystarcza, tego nam się bardziej chce, tak? Tak samo jak na przykład, nie wiem, jak coś chcemy jakieś. Czy na jakieś wakacje, czy jakieś rzeczy, czy czegoś chce się nam bardzo, no to nie dlatego, że w każdym momencie możemy pójść i to zrobić, a tylko dlatego, że no nie jest tego wystarczające, tak? Dążymy do tego, chcemy to posiąść, więc to też hormony za to odpowiadają, więc to jest bardzo fajny trik. I zobaczcie, ja rozumiem z tego też, co ja widziałam i inne narracje właśnie już później o tym wideo i o Megan. To, że ona nie była tak naprawdę bardzo zajęta. Ten Suits, oni nagrywali ten Suits, tak? Ten swój serial, ale po tym ona już tak naprawdę takich planów nie miała. Ona nie była taką pożądaną aktorką. Ona miała tam jedną rolę w tym serialu i tyle. Ale ona kreuje, może oni teraz to tak zmieniają, ale to nieważne. My na tym podstawie po prostu się uczymy same, dziewczyny. One po prostu kreują taką narrację, że ona jest bardzo zajętą kobietą, że ona tyle dużo pracuje, że ona i tam pracuje, i ona tam jakoś jeszcze jeździ, pomaga dzieciom w Afryce. I ona w ogóle jest taką kobietą, najśmieszniej mi naprawdę dziewczyny tej koleżanki, gdy one coś mówiły w tym serialu, no to po prostu myślałam, że no chce się czy plakać, czy śmiać się. Naprawdę nie mogą z tego zrozumieć, jak one mówią takie zdania.
Ona była zrealizowaną kobietą. Niepotrzebny był jej Harry w jej życiu. Myślę, że no nie wiem, jak dużo kobiet na tym świecie może tak sobie powiedzieć, że Harry jest, był bardzo popularny. No teraz jest mniej, bo już w sensie wśród kobiet, które chciałyby wyjść za mąż za Harry, on był bardzo popularny, szczególnie już jak William odszedł z tych kandydatów. Był to naprawdę no, jeden z najbardziej popularnych mężczyzn do za mąż pójścia. Więc te takie zdania, które one mówią, są naprawdę na granicy. Albo później jeszcze też w tym serialu one mówią, że gdy zaczęły się pojawiać te właśnie artykuły krytykujące, tak, to one zapytały ją, czy naprawdę on jest tego wart. Wiecie, to naprawdę, no nie wiem, ja nie wiem, dziewczyny, jak wy do tego się odnosicie, dajcie mi znać, jak wam to wygląda. No dla mnie to troszkę banalne i takie głupie i takie wykreowane. No po prostu napisali tak teraz ten scenariusz na tego Netflixa, żeby tak coś powiedzieć i żeby też pokazać, jak bardzo ona wartościuje siebie, a jak to, co on ma, no to jest okej, okay. Jest okej. Okay. To, że on jest księciem krwi Wielkiej Brytanii, najbardziej właśnie popularna rodzina królewska, no to jest okej. Okay. Ja jestem taka bardzo tutaj zajęta, taka, wiecie, taka kobieta, którą wszyscy chcą, wszyscy na mnie czekają. Wiecie, to jest przesada, ale... O, widzę, Madeleine, mnie też to śmieszyło, nie wierzę w to. Tak, takie amerykańskie. O, super, super Ewelina, moja siostra też ogląda. Właśnie chciałam też się odnieść do tego, że tutaj bardzo takie amerykańskie podejście. Tylko czekajcie, jeszcze chciałam dokończyć tamtą myśl, takie teraz troszkę się... To właśnie chodzi o to, właśnie to, co chciałam powiedzieć. Że to nie, to tutaj to jest śmieszne. Naprawdę to jest śmieszne, gdy porównujemy z królewską, z brytyjską królewską rodziną. Każdy chce być członkiem. No, w sensie może... Powiem to wam tak. Gdyby tak usiąść, zastanowić się i to spisać w takim planie, no może nie każdy, ale tak na pierwszy rzut oka, jak my widzimy tą królewską brytyjską rodzinę, to każdy chce być częścią, każdy też chce tak żyć, tak? Już gdy wejdziemy w te detale, to może nie każdy. Jak zastanowimy się, jak bardzo to jest trudne też. Ale właśnie to jest bardzo dobrze dla każdej kobiety. Gdy spotykamy mężczyznę, to po prostu pokazać mu swoją wartość, ale tak, wiecie, no nie za bardzo, żeby to nie było nagrane, tak jak w tym serialu, żeby to nie było, że to takie, no się w to nie wierzy. Dlatego tą wartość my w sobie kreujemy i budujemy każdego dnia, że my cały czas w sobie to budujemy. I to jest bardzo też dobrze na istniejące relacje, żeby mężczyzna cały czas się odnosił z szacunkiem i też kochał, bo... Ja myślę, że pierwszy jest szacunek, a później jest miłość. Nie ma tak, że ktoś kocha, ale nie szanuje. Ja myślę, że to jest coś bardzo powiązanego. Dlatego dziewczyny czasami są takie, i to bardzo często dziewczyny tak to myślą, że mężczyzna kocha, ale on robi jakieś takie gesty nieszacunku, albo no wiecie, nie dba, nie myśli, że na przykład może jej zimno, albo że ona musi wejść pierwsza, albo że potrzymać drzwi, albo że jej ciężko coś nieść, może pomogę. To jest szacunek i jak tego nie ma, to ja myślę, że ta miłość nie jest taka prawdziwa. To jest jakieś może zauroczenie, może jest jakaś wygoda bardziej, więc na to trzeba bardzo zwracać uwagę. I dlatego bardzo fajnie jest pokazywać tą swoją wartość dla mężczyzny już od samego początku. I tutaj to jest fajnie pokazane, no w sensie nie fajnie, bo tutaj to jest takie, no takie troszkę, takie sztuczne, tak? Ale myślę, że to jest kultura amerykańska, że rzeczy są sztuczne, że to jak oni się rozmawiają ze sobą, to takie hi, how are you? I nie czekają, aż odpowiesz im, i w ogóle ich nie obchodzi, jak ty się masz, no to po co pytać? Ja naprawdę, ja tak nie lubię, jak ktoś, bo ja pracuję w języku angielskim, my mamy osoby z różnych państw Europy i chodzi o to, że niektórzy przyjmują ten taki amerykański tryb życia, hi, how are you? Tak pytają cię i nie czekają, że ty im coś odpowiesz, tak się mijesz na korytarzu, a oni ci hi, how are you? I tak cię mijają. I ja tak myślę, okej, okay, i co ja mam powiedzieć? I w tym momencie jest tak niezręcznie, bo po prostu ja tego nie przyjmuję. Gdybym ja też może była taka bardziej sztuczna, to może bym też jakoś to mogła w to wejść, ale no nie wiem, co powiedzieć w takim wypadku. Mi to jest nieprzyjemne.
No po prostu nie pytaj wtedy, naprawdę, no bo jest fajnie czasami po prostu, wiecie, tak się milo uśmiechnąć, zrobić jakiś taki fajny gest, ale no nie robić czegoś sztucznego. Myślę, że amerykańska kultura jest bardzo za tą takim sztucznym czymś i też to bardzo też jest widoczne w jej tych podcastach. Dziewczyny, dajcie mi znać plusik, kto oglądał, w sensie słuchał też te jej podcasty, a jak nie, to minus. Ja po prostu jestem ciekawa, bo w sumie te jej podcasty są niezłe. Ja bym powiedziała, że naprawdę są fajne. Oczekajcie, żebym nie ruszała mikrofonu. Są naprawdę fajne, ale one są takie, no wiecie, chyba tą kulturą amerykańską przedobrzone. Jest zbyt dużo jakiejś takiej troszkę sztuczności. To jak, i szczególnie w tym, jak ona się angażuje i w jaki sposób ona rozmawia z tymi osobami, które są zaproszone. Ale myślę, że to na następny live, jeśli oczywiście to będzie dla Was ciekawe, to można to podnieść, bo to jak ona po prostu też komunikuje, no to jest w tym dużo sztucznego, ale wiecie, ja tak miałam też z dużo innymi osobami z Ameryki. Po prostu no one, oni dużo, po prostu to jest taki ich styl życia, więc trudno mówić, że ona jest taka cała sztuczna, no po prostu w Ameryce tak się zachowują ludzie, no dlatego pewnie im jest też trudno w Europie. Dobrze, to znaczy tutaj ja spojrzę też na swoje notatki, żeby lepiej Wam powiedzieć. Znaczy tak, ta randka i później jeszcze tutaj, no po prostu super, u nich tak się wszystko złożyło, myślę, żeby jemu się zakochać, bo ona później musi wyjechać. I wyjeżdża ona do Ameryki i nie będzie jej, więc chce się jeszcze się spotkać. Więc oni się szybko spotkali. Czekajcie, może jest przestane, albo zmienię zdjęcie. I w końcu, no tutaj może takie, żeby coś troszkę zmienić. No i właśnie ona wyjeżdża i mu się chce pewnie więcej. I ona, i on później, ja rozumiem, ją zaprasza jechać razem do Botswany. I wiecie, dziewczyny, ja myślę, że nie ma nic lepszego, żeby zakochać w sobie mężczyznę. No oczywiście nie z każdym to jest możliwe. Jak tutaj jest książę, to u niego są inne możliwości, tak? To po prostu, żeby tam pojechać razem. I jeszcze to, czego ja nie zapisałam sobie, co mi teraz przyszło do głowy. I wiecie, co jeszcze jest najbardziej fajne? Co tutaj u nich się udało tak bardzo zakochać właśnie w niej? To, że to trzeba było utrzymywać w sekrecie. To miały być relacje, o których wiedzą tylko oni, to miało być takie, wiecie, to jest taki fajne połączenie adrenaliny z nie wiem jakim jeszcze, tak mi się zapyta, z dopaminą może, nieważne, z jakimś, to jest takie fajne połączenie hormonów, że wiecie, po pierwsze, to jest takie fajne, bo się chce być z tą osobą, a po drugie, bawimy się w jakichś takich szpiegów, to jest takie na wpół legalne, na wpół nie. Tutaj się ukrywamy przed ludźmi, więc musimy patrzeć, żeby nas nikt nie zobaczył. Musimy tak się rozglądać. No wiecie, tutaj jest taki dołączony, fajny element, który naprawdę każdego z nas fajnie prowokuje w ten sposób, że po prostu się czujemy, jakbyśmy byli w jakimś filmie. Może dla nich to nie za bardzo się chce tak czuć, ale myślę, że to na każdego tak działa. Że czujemy... My bardziej chcemy Ciebie widzieć, ładnie wyglądasz. Dobra, dziękuję, Ewelina. To przyłączę na chwilę, a później zmienię. Właśnie nam się chce właśnie tego czegoś takiego no niecodziennego. I właśnie w tym, aby utrzymywać tą relację w sekrecie, że to nikt nie musiał o tym wiedzieć, może tylko kilka osób tam siam, to było bardzo fajnym, takim dodatkowym motywatorem. Tym, że no po prostu to jest coś, nie tak jak zawsze. I dziewczyny, naprawdę, też ja widzę to bardzo często u Megan. Ona, myślę, że to jest jej problem w ogóle w życiu, że ona cały czas dąży być nie taką jak wszystkie. Ona chce być jakąś bardzo taką niezwykłą i coś takiego niezwykłego zrobić. No tyle może, że nie zawsze jej się udaje. I dlatego może z tego powodu jest dużo tych frustracji. Albo udaje się troszkę nie w tym kierunku. Więc to jest tak. Ale to jest na bok. I napiszcie mi, dziewczyny, jeśli Wy chcecie, my możemy zrobić osobny live, gdzie tylko mówimy o Megan i jej charakterze. Ja myślę, że już szybko, może jeszcze jakiś z miesiąc, w nowym roku, już ja byłabym gotowa naprawdę taką zrobić psychologiczny analiz jej,
jako osoby, bo ja już dużo, dużo właśnie się za nią rozglądam, więc jeśli jest Wam to ciekawe, to możemy zrobić. I taki sam też analiz osobowości zrobić na Kate. I ja też powiem Wam już taką zapowiedź, że ja przygotowuję też wideo, ale to będzie na YouTube, analiz o stylu, bo myślę, że o stylu to jest takie, wiecie, proste, to jest tak i wiadomo. A tutaj, wiecie, o osobowości to można bardziej podyskutować na ten temat. Dobra. Więc po prostu był dodatkowy taki, no taki coś niezwykłego. Więc to była dla Harry'ego, zwróćcie uwagę, niezwykła dziewczyna. I bardzo fajnie jest, gdy, no, gdy my jesteśmy, wiecie, taką też, no to trzeba oczywiście w sobie rozwijać, mieć jakieś hobby, zainteresowania, być kobietą, która ciekawi się dużo czym. I dlatego to nie można zrobić już, że przychodzę na randkę i o, na jaki tutaj pomysł wpaść. Nie, to my pracujemy nad tym. Po prostu, żeby być taką dziewczyną, nie taką jak zawsze. Żeby coś było właśnie coś niezwykłego. Po pierwsze, dla Harry'ego ona była niezwykła, bo ona była Amerykanką, więc ona też rozmawiała, ja rozumiem, inaczej. Ona była bardziej bezpośrednia. Wszyscy też mi mówią z moich znajomych, ja też to sama widzę, że Amerykanie są bardzo bezpośredni. Oni po prostu mogą tak z Tobą z łatwością zacząć rozmawiać na takie tematy, które dla nas są tabu. Na przykład, ile oni zarabiają, myślę, że jakieś też o relacjach, oni czasami, wiecie, tak naprawdę dla mnie to oni czasami rozmawiają w taki bardzo powierzchowny sposób, ale naprawdę rozmawiają na te takie tematy, na które my nie rozmawiamy. Więc myślę, że dla Harry to była też nowość, że ona jest no nie taka. Ona tutaj nie stara się siedzieć i może idealnie równo i jak widzimy na tych zdjęciach, że ona i tam jest jeszcze zdjęcie, pokażę Wam teraz przy okazji, że zobaczcie jak oni ze sobą wychodzą, no nie wiem, myślę, że to jest gdzieś na jakimś wyjściu, może, czy może w domu kogoś, czy może w jakiejś restauracji, w jakimś barze. Zobaczcie jak ona jest ubrana. W sensie, że ona nie jest taką elegancką kobietą, która jest idealną księżniczką. Nie, ona jest taką zrelaksowaną kobietą, która może porozmawiać, taka może pierwsza zaprosić go na randkę, bo ona go zaprosiła pierwsza na drugą randkę. I wiecie, i dla niego to był taki jakiś powiew świeżości, powiew świeżego powietrza, że kobieta jest nie taka, do czego on jest przyzwyczajony po prostu, tak? Więc myślę, że to też bardzo zadziałało i myślę, że to też bardzo działa z każdym mężczyzną, w ogóle z każdym człowiekiem, bo jak spotykamy, muszę trochę się napić, bo wiecie dziewczyny, jak spotykamy kogoś, kto jest niezwykły, kto jest też, no co się nam musi spodobać, nie jakiś taki freak, wiecie, że niezwykły, wszystko w nim jest dziwne, podejrzane, nie, takie nam się nie spodoba, musi coś się nam spodobać w tej osobie i właśnie wtedy ona przyciąguje i właśnie w ten sposób, no myślę, że Meghan już przyciągnęła, naprawdę zainteresowała go, bo on czegoś takiego nie widział, to mu było nie takie codzienne i właśnie mu chyba z nią było łatwo. Tutaj to jest taki bardzo ważny punkt i też powiem Wam, no muszę wrócić jeszcze raz, pokazać to zdjęcie, jak oni właśnie tutaj siedzą ze sobą, albo czekajcie, tak sobie przyglądam, jakie tutaj lepiej zdjęcie, wrócę do tego samego. Zobaczcie, z nią pewnie jest łatwo. Na początku, jak się wychodzimy na randki, na początku z każdym jest też dość łatwo, z mężczyzną szczególnie, ja tak zauważyłam z mego doświadczenia, to później jak się wchodzi bardziej w związek z mężczyzną, to czasami mężczyźni są bardziej tacy, no ciężcy, no ciężko ich zruszyć z miejsca, tak jest, a kobiety właśnie bardzo fajnie, gdy pozostają łatwe. Gdy one są łatwe na początku i pozostają. No oczywiście pozostać łatwą w związku jest nie zawsze trudno, to trzeba pracować nad sobą też. Po prostu robić jakieś takie, wiecie, medytacje, ćwiczenia, cały czas na to zwracać uwagę. Ale na początku to, co przyciąga każdego mężczyznę, dziewczyny, to kiedy jest łatwo. Kiedy my jesteśmy lekką, kiedy u nas nie ma jakichś takich, no nie przychodzimy na tą pierwszą randkę i nie opowiadamy o swoich problemach. Nie. Przychodzimy i
jest nam lekko, jest nam fajnie, jest i to mi się podoba, i tamto mi się podoba, a może zróbmy tak. No oczywiście nie trzeba, żeby jak coś się nam nie podoba, to nie mówimy, że o tak mi się to podoba, ale tak po prostu, wiecie, kręcimy rozmowę i sytuację w ten sposób, co nam się podoba. I co jest łatwo, że a choć idziemy tam, a oczywiście i wiecie, że jest nam łatwo i lekko iść i to robić. I my nie jesteśmy takie, a nie chce mi się tam iść, no bo tam jest tamto, a nie, bo tam jest tamto, a dzisiaj ja miałam taki dzień i ta dziewczyna, z którą pracuję, no ona jest po prostu niesamowicie głupia, ja nie wiem, jak ja mogę. Takiego nie. Takie rozmowy nawet są trudne już w takim stabilnym związku do wytrzymania. No zwróćcie uwagę, gdy wam wasz mężczyzna albo ktoś inny tak mówi, czy wam to się podoba, ja osobiście bardzo nie lubię. I myślę, że to jest naprawdę wielkie nie dla każdego mężczyzny, więc musi być lekko. I myślę, że Megan bardzo fajnie, też ona tutaj w tych filmach też o tym opowiada, że pierwszy raz, jak ja się spotkałam z Kate, my zaprosiliśmy Kate i Williama do siebie i ja jestem taka, wiecie, zrelaksowana, taka dziewczyna, ja jestem w dżinsach, takich rwanych dżinsach, nie wiem, czy dobrze to mówię po polsku, z dziurami, dżinsy z dziurami, na boso otwieram, a oni tacy formalni, ja chciałam się tutaj przytulić, a oni się nie przytulają, że oni pozostają tacy formalni i wewnątrz. No, wiecie, z jednej strony tak, może to tak brzmi dla nas też, tak my myślimy, że o tak, ale to po prostu bardzo fajnie pokazuje, że Kate i William, oni autentycznie też się zachowują na zewnątrz. Oni nie starają się udawać tego, kim oni nie są. Oni są cały czas, tak się zachowują. Dlatego właśnie i aura dookoła nich jest inna. Ta aura jest, no po prostu, gdy patrzymy na Kate, mi się ona bardzo podoba, tym, że no patrzymy, ona zrobiła bardzo dużo i też przeszła bardzo dużo negatywnych tych artykułów w mediach i też o niej bardzo niefajne rzeczy pisano. To, ale ona przecież to przeszła i ona w sobie też wychowała teraz te takie zachowanie, takie arystokratyczne. Jak na nią patrzy, to naprawdę się w niej widzi przyszłą królowę. No, chodzi o to, że nie chcę mówić, że nie, a w Meghan to się nie widzi. No, a w Meghan też ona bardzo fajnie się zachowuje. Ona jest taka bardziej taka ciepła, autentyczna, mi się wydaje, ale no, brak w niej jest takiego, no, tej takiej arystokratyczności. I to też jest widoczne, więc no może nie trzeba, w sensie mi się nie podoba w tym to, że ona mówi o Kate i o Williamie, że jak źle jest to, że oni są też i w domu tacy formalni. No jeśli człowiek jest taki, no to chyba albo go przyjmujemy, albo po prostu no, zrywamy z nim relacje. Myślę, że właśnie no, Meghan z Harry właśnie wybrali zerwać te relacje, tak? Jak wiemy dobrze. Więc to jest takie... No mi się to nie podoba, bo to jest taka jakby krytyka ich osobowości, tak? Jeśli jestem inną, no to nie chcę, żeby... Wiecie, tak jak mówię wam, to tak zaczęłam myśleć też. Chodzi o to, że ona w tym momencie, gdy tak mówi, teraz wiem, dlaczego mi się to tak nie spodobało. Jak ona tak mówi, to ona po prostu stawi siebie, że ona jest lepsza. I jak już wspominałam wcześniej, mi się wydaje, że ona cały czas chce być lepszą, że to jest po prostu, no... plaga jej życia, że ona tak bardzo się stara być najlepszą w sali i nie może zaakceptować, że ktoś inny jest albo równy, albo może lepszy niż ona. I w tym momencie, gdy ona nam mówi o tym, że no Kate tak się zachowuje i William oficjalnie, chłodni oni są, to ona po prostu stawi siebie wyżej, że ona jest taka autentyczna, ciepła, dobra, wszystko z nią jest okej, a z nimi to nie jest okej. Więc mi się właśnie to nie spodobało. Dobra, dziewczyny, tak się zagadałam. Myślę, że widziałam, że tak, Madeleine mi napisała, że tak, że fajny pomysł zrobić osobno o nich, więc myślę, że zrobimy osobno, bo tutaj można dużo mówić i dużo różnych przykładów przytaczać, żeby po prostu no, tak sobie też uzmysłowić. Dobrze, wracamy do tej Botswany. Jest to fajny pomysł, żeby tak wyjechać, wiecie, tylko my razem wyjeżdżamy, nikt o tym nie wie, świat o tym nie wie, jak to jest fajnie. Tyle, że mi się nie podoba to, że w Netflixie oni pokazują
że oni pojechali biedacy, no to można pomyśleć, o Boże, biedna Megan, jak ona się na to zgodziła, pojechała do takiego namiotu. Może ktoś lubi takie namioty, ja bardzo nie lubię takich namiotów. Ja byłam w dzieciństwie, myślę, że u mnie jest trauma od harcerstwa, gdy my musieliśmy mieszkać w takich ogromnych namiotach, takim w stylu wojskowym. Mi się bardzo to nie podobało, mi się nie chciało, ale ja byłam zmuszana przez moich rodziców i jako, że to było u nas w Wilnie, dziewczyny, harcerstwo to było takim wyrazem polskości. Więc jak ktoś się uważał za takiego no, Polaka, to obowiązkowo swoje dzieci no, wysyłał do tego harcerstwa. Ja tego nie znosiłam, więc jak ja widzę takie namioty, mi się robi źle, ja Wam powiem. Nie wiem, czy Wy macie też takie właśnie skojarzenie i takie odczucia. Napiszcie mi proszę w komentarzach. Ja nie wiem, nie chcę, no nie chcę tak tutaj pokazywać, że jestem taką panią wielką, że do namiotu nie zejdę, ale no ja po prostu lubię komfort i dla mnie i też o dziewczyny, to po prostu ja chyba mam jakieś takie wspomnienia. Jeszcze kleszcz mnie ugryzł, więc ja od razu myślę o wady i jestem troszkę niespokojnie. Dobra, ale chodzi o to, że oni pokazują taki namiot. Myślę, że to nie jest zdjęcie, nie wiem, czy to... O, właśnie to jest to zdjęcie, chyba oni pokazują to właśnie w tym, na Netflixie. Tylko chodzi o to, dziewczyny, że ja, no może oni tutaj pół dnia spędzili. Ja jestem pewna, że noc oni w Botswanie tak nie spędzili. I to, co oni opowiadają o tym, że chyba tam sloń podchodzi, je, czy tam jakieś takie dzikie zwierzęta. No przepraszam, sloń jeśli podchodzi, to jest niebezpieczne. Tym bardziej nie wiadomo, jak się zachowa sloń. Więc ja Wam pokażę, dziewczyny, jak naprawdę wyglądają te namioty. I gdy się mówi, że jedzie się na safari jakieś i się mieszka w namiotach, to te namioty są takie. To są luksusowe namioty. Ja byłam sama w takim namiocie w Jordanii. Dziewczyny, to jest po prostu fantastyczne doświadczenie. Ja może, nie wiem, no może kiedyś bym zrobiła takiego live'a. Nie wiem, na ile Wam jest jeszcze też ciekawe, jakieś takie bardziej moje osobiste rzeczy, żebym się z Wami dzieliła, ale to były naprawdę bardzo fajne wakacje w tej Jordanii i to był mój ulubiony moment. My jedną noc spędziliśmy w takich namiotach. Jedną noc, ponieważ ja bardzo nie chciałam tam jechać, bo jak ja usłyszałam namioty, ja myślałam, że to będzie taki namiot, jak z Harry przedtem widziałyśmy, ale one są takie fantastyczne. Tutaj zobaczcie, że jest to, gdzie jest łóżko, tutaj pokazane, to z tyłu jest prysznic, jest toaleta. I to naprawdę, to jest bardzo fajne. No nie są to idealnie identycznie takie standardy, jak jakieś może mieszkanie albo pokój hotelowy, ale tym to jest jeszcze bardziej fajne, że tam wchodzisz i jakoś to tak stoi na jakichś takich drewnianych, takich jakichś palach, że to się może troszkę czeszczy. To jest takie, no, to jest fajna dodatkowa atrakcja. Naprawdę to jest super. Mi się bardzo podobało. A tym bardziej, czekajcie, zobaczę, czy mam tutaj zdjęcie z tego, jak oni tutaj siedzą, bo ja tak przeglądałam, może nie zachowałam. Dobra, chyba nie zachowałam. Okej, tutaj też jeszcze to, tutaj jakieś inne chyba zdjęcie, że jak mogą wyglądać te namioty, że zobaczcie, że one są, u nich nawet szkło mi się wydaje. Nie, chyba nie szkło. One są takie obciągnięte jakimś takim plastikiem. Naprawdę w nich jest ciepło. Ja myślałam, bo my byliśmy w pustyni, w Wadi Rum, jak ja tam byłam. I ja myślałam, że to będzie bardzo zimno w nocy, ale nie, naprawdę było bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że u nich to jest też. A najfajniejsze to jest to, że tam się też tak siedzi wieczorami na przykład przy ognisku. I jakieś tam może też... w takich turystycznych miejscach, bo to są takie turystyczne te namioty, tam oni organizują, jakieś śpiewają miejscowe piosenki, te ognisko, jakieś tańce. Wiecie, to jest fantastyczne spędzanie czasu. I ona tutaj tak, no do Botswany, no dobra, no może w namiocie, jak to tam tak lecieć? Uwierzcie mi, to jest naprawdę niezapomniana wycieczka, ja jestem pewna. I w takiej wycieczce, gdy jesteśmy razem, taki po prostu to taki sekret jest, no to fajnie się zbliżamy. Tym bardziej takie wieczory przy namiotach, jest taka fajna przyroda, coś nowego. Właśnie bardzo fajnie, gdy, tutaj właśnie ogólny punkt, bardzo fajnie, gdy my
robimy coś nowego, przeżywamy jakieś fajne, nowe, niezwykle doświadczenia z tym swoim partnerem. Chłopakiem albo mężczyzną zaczynamy właśnie się z nim spotykać, więc oni tutaj zrobili no po prostu fantastycznie, idealnie. Pojechali, nowe miejsca, po prostu nam się bardzo podobają te nowe miejsca. Ta może ta kultura miejscowa, jakieś fajne zwierzęta widzimy i nam się to tak podoba i fajnie spędzamy czas, a jesteśmy razem z tą osobą. Więc też łączymy to, że to właśnie z tą osobą nam jest też tak fajnie. I jak fajnie to robić razem z tą osobą. A na początku te takie wycieczki wszystkie, no oczywiście to jest wszystko łatwo i fajnie i przyjemnie. Tym bardziej, gdy podróżujemy naprawdę komfortowo. To ja nie wierzę w to, że to było tak źle, jak oni to pokazują. Dobra, dziewczyny, bardzo jakoś długo, ja się zawsze tak rozgadam i dużo wszystkiego mówię. Dobra, zobaczcie, tutaj ja nie wiem, skąd to jest zdjęcie, ale tego chciałam Wam pokazać, że tutaj dwie rzeczy, na które chcę zwrócić Waszą uwagę. Że po pierwsze, Megan, zobaczcie, jak ona fajnie ma tutaj kwiatek tak do włosów. No to jest wszystko takie fajne, bardzo kobiece, to jest taka lekkość ta kobieca. Właśnie o to chodzi z tą kobiecą lekkością, że no takie rzeczy właśnie robimy i też taką właśnie swoją kobiecość przejawiamy. Okej. I może w tym momencie ja troszkę się napiję herbaty, a Wy dziewczyny napiszcie mi obowiązkowo, kto ogląda, czy Wy uważacie, uznajecie, że Megan jest kobieca. I może zróbmy tak, że taką weźmy skalę od 0 do 10, 10 to jest bardzo kobieca, od 0 do 10, napiszcie mi tylko numerek, cyferkę, tak? Jak bardzo uznajecie, że Megan jest kobieca? Według Was. Bo wiecie, dobra, ja może nie będę nic mówiła, się napiję. A ja bardzo chcę, żebyście Wy zagłosowali, jak Wam się wydaje, bo oczywiście kobiecość to nie tyle nasz kształt naszego ciała, to jest to też, jak my się zachowujemy, jak my rozmawiamy i też oczywiście, co my robimy w tym świecie. Chodzi o to, że... O, widzę 9. Dobra, dziewczyny, ktoś jeszcze? Napiszcie chociażby jeszcze jedno zdanie. Ja bym bardzo chciała. Bo chodzi o to, że no my oczywiście we współczesnym świecie kobiety nie mogą być idealnie takie kobiece na 100% i być w 100% w kobiecej energetyce. I ja nie jestem tego zwolenniczką. Musimy być, wiecie, chodzi o to, że w każdej z nas jest i coś kobiecego, i coś męskiego. I tak samo w mężczyźnie jest i męskie, i kobiece. Tyle, że powinno być więcej tego kobiecego niż męskiego. I właśnie w tym świecie no kobieta właśnie ma bardzo trudno, bo chodzi o to, że gdy realizujemy siebie w karierze, gdy budujemy karierę, to musimy dodawać tego męskiego. Naprawdę bardzo dużo tej takiej męskiej energii nam potrzeba, żeby po prostu no, wypowiedzieć swoje zdanie, żeby się przebić, żeby pokazać, że ja dobrze pracuję, tak? Siebie z dobrej strony zaprezentować, podczas gdy te kobiece cechy, one są takie bardziej, że no, jesteśmy w takim drugim planie, idealne, tak? W idealnym rozumieniu. Jesteśmy w drugim planie, bardziej jesteśmy opiekuńcze i tak nie chcemy się na pierwszą, właśnie na pierwszy plan wybijać. Dobra, widzę Madeleine 8, bardzo dziękuję. Ewelina, według mnie ona jest sztucznie kobieca, to znaczy, że ma więcej energii męskiej niż kobiecej. Dobra, dziękuję bardzo. Teraz ja Wam, dobra, zostawię to zdjęcie. I została nauczona, co trzeba konkretnie zrobić, a nie ze środka przepracowane. Według mnie Megan jest bardzo w kobiecej energii, ale w niej jest to dla mnie sztuczne. No właśnie, Madeleine i Ewelina, super dziewczyny. Ja myślę, że ja też tak się zgadzam z Wami i myślę, że właśnie w tym jest cały sens, że... No, dlatego tutaj jest trudno tak powiedzieć, że w jak bardzo wielkim stopniu ona jest... po prostu sztucznie to sama zdecydowała to w sobie wypracować, nie wiem. Ale chodzi o to, że ona jest bardzo aktywna, tak się bardzo chce aktywnie przejawiać. Ona bardzo chce tak wyjść na ten pierwszy plan. Ja widziałam bardzo dużo wideo, myślę, że one są teraz po tym, jak oni wyjechali już z Wielkiej Brytanii.
gdy oni podchodzą gdzieś, z kim się witać, i ja rozumiem, że Harry automatycznie idzie pierwszy, no bo on idzie pierwszy według protokołu. On idzie pierwszy się przywitać, ale ona w ostatniej chwili, ja naprawdę widziałam takie wideo, że go wypycha ręką tak do tyłu i pierwsza wchodzi. I właśnie ja widzę w tym problem. No takie, no nie to, że widzę w tym problem, ale to jest takie coś, że no to nie jest harmoniczne z tą taką kobiecą, z tym takim image, tak? Takim wizerunkiem kobiety i takiej kobiecości, jaki ona kreuje, takiej mamy. Ile razy, dziewczyny, no kto oglądał ten Netflixa, to powie mi, ile razy ona powtarza, jestem mamą. W sensie, że jakby to cały czas jest troszkę, no zbyt dużo tego, cały czas to jest takie wypychane do przodu, że no jestem mamą, jestem kobietą, powinni się o mnie opiekować i ja jestem przecież taka i taka. Tak jakby jej zachowanie nie jest naturalne. Tak, tak. Bardzo dziękuję, Madeleine. Tak, jej zachowanie no, nie do końca jest naturalne. Dlatego, ale tak jak Wam mówię, dobra, już to myślę, że na tego innego live'a, gdy bardziej wtedy możemy się zagłębić w to i to przedyskutować, ale ono naprawdę nie jest naturalne według mnie też, chociaż wygląda ona tak, jeśli tylko zobaczymy, dlatego też wybrałam to zdjęcie dziewczyny, specjalnie wybrałam. Jasne kolory. Ona w ciąży. Skóra bardzo ładnie się błyszczy, świeci. Włosy też są bardzo ładne, zadbane. Usta naturalne, jakieś nie takie, no takie, nie jest to takie wyzywające, tak? Nie jest to takie, no chodzi o to, że to jest taka stabilna kobiecość. W tym właśnie zdjęciu widoczna jest jej stabilna kobiecość, gdy właśnie wszystko i kształty, i ta kolorystyka, i to, jak wygląda właśnie skóra, twarz, włosy, wszystko jest takie no, kobiece, w takiej stabilnej kobiecości, gdy kobiecie jest dobrze, gdy ona może właśnie pogrążyć się w swój, no w ten swój świat, tak? No po prostu będzie miała dziecko, już tak ona się przygotowuje i po prostu na tym się koncentruje. Ale dlatego, gdy widzimy takie zdjęcie, naprawdę wygląda ona bardzo kobieco, ale czegoś w tym brakuje. I właśnie też z tych wszystkich wideo... Dobra, znowu ja nie na ten temat. Dobra, to ja zostawiam na inny raz. I teraz, bo jak widzicie, muszę się napić teraz coraz częściej, ponieważ głos mi po prostu wysiada. Dobra, dziewczyny, ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, no nie ostatnia, ale takie dwie ostatnie rzeczy, dwa ostatnie punkty. Harry był też no, niezwykłym dzieckiem. I chodzi o to, że on był niezwykły tym, że po prostu on ma bardzo wielką traumę dotychczas razem z Williamem, że ich mama odeszła bardzo wcześnie. Też, że ona była prześladowana przez media. Harry, jak on od maleństwa, on bardzo był też, no cały czas widział, te media ich prześladowały razem z ich mamą i w końcu, jak ona też umarła, u niego się zatworzyła ta taka trauma, tak? Wszystkie to wiemy dobrze. Taka trauma, że to właśnie media są winne i on ma dwie wielkie problemy. To jest ta trauma związana, że mama wcześniej odeszła i te media. On to bardzo też powiązał. Więc w tym momencie, gdy Meghan była tak bardzo no, negatywnie o niej pisana w tych gazetach, myślę, że to jest bardzo ciężko, to jest bardzo niemile, ale z jednej strony każda kobieta to przeszła w rodzinie królewskiej, o Kate pisano też bardzo niefajnie i bardzo niemilo i też ją prześladowano i robiono jej zdjęcia, te paparazzi. Mi się wydaje, że Meghan nie prześladowano w taki sposób jak Kate albo jak Dianę. Także po prostu no, chodzone są przecież wideo, można pooglądać, jak po prostu Kate prześladowano. Jak ona była jeszcze, no się spotykała, to oni tam, wiecie, te takie początki u Kate i Williama są podejrzane. Oni to byli ze sobą, to jakoś zrywali, więc myślę, że tam no nie była ta taka jaskrawa miłość, jak tutaj w tym przypadku. Ja Wam powiem, dziewczyny, naprawdę Meghan i Harry, naprawdę bardzo oni mają taką głęboką, dużą miłość i to jest bardzo fajnie, więc naprawdę ten Netflix i ten serial się przyjemnie oglądać, bo no przyjemnie widzieć taką parę naprawdę sobie zakochaną. Myślę, że
William i Kate, no, nie mieli tego. Może na początku troszeczkę, no nie wiem. Też ja myślę, że William ma inny charakter jako mężczyzna. Więc zobaczcie, jak o niej coś pisano źle, więc ona tak bardzo zaczęła się upodabniać też do tej ofiary i tak mu mówić i tak to kreować, że ona jest po prostu teraz jak księżnę Dianę męczono, tak teraz ją męczą. I że zobacz, że następna kobieta, która jest Ci bliska, że ją znowu męczą, że Ty musisz podjąć jakieś działanie. Czyli ona bardzo, i to widoczne jest nie tylko w tym, to jest w ogóle w dużo jeszcze jakichś innych takich momentach. O, tutaj znalazłam fajne zdjęcie. Tutaj oczywiście może nie do końca dobre zdjęcie, ale takie chcę Wam pokazać, że często można zobaczyć, że ona patrzy właśnie takimi oczyma, takiej troszkę jakby ofiary. I ona właśnie, myślę, że to jest część jej charakteru. Ja nie myślę, ja jestem po prostu pewna, że to jest część jej charakteru i jej jest bardzo też trudno z tym żyć. Więc z tego powodu musimy okazać też jakieś zrozumienie do niej, ale z drugiej strony ona też to częściowo wykorzystała i to pokazała w taki sposób, że zobacz, teraz ja jestem taką ofiarą, mnie męczą, a Ty musisz być mężczyzną. Ty musisz tutaj mnie uratować. Więc to jest, myślę, że to też pasuje, to musi też pasować do charakteru mężczyzny, bo to nie do każdego charakteru pasuje. Ja myślę, że Harry jest też bardzo męski. Ja nie wiem, dziewczyny, też napiszcie mnie, jak Wam wygląda, jak bardzo męski jest Harry. Oceńmy go też od 0 do 10. 10 to jest bardzo męski. Jak Wam się wydaje? Mi się osobiście wydaje, że Harry jest bardzo męski, więc z nim to zadziałało. Ale myślę, że na Zachodzie, tak naprawdę, w Polsce, na Litwie, mało takich mężczyzn. Naprawdę mało. Nie wiem, o Madlen, dziękuję, 9. Też ocenię go 7. Mhm. Dobra. No może on taki troszkę jeszcze młody, on zaraz jeszcze podrośnie, nie wiem ile on ma lat tak naprawdę. 35, 36? On jeszcze jako mężczyzna jest dość w młodym wieku. On taki... O właśnie, Madlen, zgadzam się. William jest mniej męski. O Boże, ja naprawdę, jak ja patrzę na Williama, ja nawet nie widzę tam mężczyzny. Dziewczyny, naprawdę. Mi się bardzo nie podoba William. Dobra, ale Harry, myślę, że on jest też trochę takim, no malutki, tak mogę powiedzieć, no chociaż chyba on jest starszy ode mnie, jeśli on ma 35 lat, ale jeszcze tak za 10 lat on będzie się robił bardziej męski, więc ja myślę, że w nim to zadziałało. Więc gdy ona pokazuje siebie, że ja jestem teraz taką ofiarą, musisz mnie ratować, to w nim to bardzo zadziałało. I to działa w dużo u kogo. My musimy spojrzeć, że to działa też w kobietach, że to mogą być takie scenariusze w rodzinie, że ktoś jeden jest taki, cały czas mu jest źle, a ktoś inny mu musi pomagać. Między rodzeństwem bardzo często tak bywa, że jedno rodzeństwo, chyba można tak powiedzieć, jedno rodzeństwo pomaga drugiemu. U tego cały czas coś źle, a ten musi odrzucać coś swego i mu pomagać, tak? Więc ona przedstawiła siebie jako ofiarę. I też tak się porównywała do księżny Diany. Dziewczyny, już nie będę bardzo tutaj przedłużała, bo te takie bardziej takie, to jak ona tak się siebie prezentowała jako Diana, my możemy to omówić, gdy ją będziemy omawiać. Więc ona tutaj prezentuje jego jako osobę obrońcę rodziny. I to się wszystko stało, gdy ona zaczęła tak to kreować, tę narrację, gdy oni już zaczęli mieć, no gdy się urodził Archie, gdy oni już mieli pierwsze dziecko. Wtedy już oni byli rodziną i wtedy już jak oni, jak te media pisały źle o niej, o dziecku też, to już one atakowały rodzinę i William, bo co ja gdzieś jest ten William, i Harry musi no, przejąć męską rolę i obronić rodzinę, tak? Więc myślę, że z tym wyjazdem, wszyscy też mówią, że to tak bardzo Meghan, tyle że, no tak, Meghan, ale pośrednio. Ona wykreowała całą tą narrację i taką wizję siebie, tyle że, no mówię, że wykreowała, ale ja osobiście też jestem pewna, że ona w to też wierzy, że tak jest. I ona postawiła Harry'ego jako odpowiedzialnego, jako obrońcę, jako mężczyznę w domu, tak? Że on musi coś zrobić i on zrobił. Więc oni tak się właśnie rozstali z tą rodziną królewską i sobie wyjechali i zaczęli żyć tym takim życiem, które dla Meghan jest o wiele bardziej
naturalne, tak? Bo jej było naprawdę, myślę, że bardzo trudno się przyzwyczajać w Anglii, szczególnie w brytyjskiej rodzinie królewskiej, szczególnie z tego, jak ona opowiada o tym, że ona i szła na spotkanie z królową. No wiecie, ja szłam na spotkanie z królową, z babcią się spotykałam mego chłopaka. Szłam na to spotkanie jako z babcią. No, oczywiście tak, z babcią, ale trzeba chyba pamiętać, że ta babcia to jest królowa Anglii z ogromnym doświadczeniem, z ogromnym też, wiecie, że ona cały czas żyje w tym protokole, że ona nie zachowuje się, cały czas musi zachowywać według tego, jak jest nakazane, więc no trzeba jakoś też się dostosować i też wejść w pozycję tej innej osoby, a nie także z babcią. No bo gdyby Harry był zwykłym człowiekiem, no to ja przecież idę z babcią, on jest zwykły. W sensie, że mi się nie podoba właśnie to, że ona całkowicie nie zwraca uwagi, nie daje tej ważności, dlatego że to jest rodzina królewska, że no, to jest nieważne, to jest zwykła rodzina. Dlaczego oni nie mogą się zachowywać tak, jak u nas w Ameryce się zachowuje? Więc to... No ale to może, to jest to, co mi się nie podoba. Wiem, dziewczyny, tak w końcu mi się wydaje, że ja też jakoś dużo mówię negatywnego, ale ja nie jestem negatywnie nastawiona do Meghan. Od niej można bardzo dużo się czego nauczyć. Ona mi się wydaje, że ona jest bardzo mądra i bardzo naprawdę dobrze, wiecie, przemyślała, jak tutaj się urządzić, żeby było dobrze dla niej. I też to tak w tę stronę robiła. Więc ja uważam, że to jest bardzo dobrze. Może nie na takich, no nie z taką może, może nie tak bardzo warto po prostu poniżać tę rodzinę królewską, jak ona to robi, według mnie. No po prostu nie dawać tego, po prostu nie uznawać znaczenia tej rodziny królewskiej. Może tak lepiej to ujmę. No, chodzi o to, że może można to było zrobić troszkę inaczej, no a może i nie. Może, no jak to umie, tak się ten kręci. Ale bardzo dużo jest po prostu komentarzy, że ona jest taka chytra, taka wyrachowana kobieta. No, myślę, że to nie jest źle. Ona kocha tego Harry'ego, naprawdę. Ja wierzę w ich miłość, mi się właśnie podoba ich obu oglądać, bo to jest prawdziwa miłość. Z tego punktu widzenia. I nie jest to źle, dziewczyny, no naprawdę, przecież to jest dobrze. A co, dobrze być? Po prostu pogrążać się jako ofiara, żeby ciebie wszyscy mówili, co robisz, ty tylko wykonujesz, no nie żyjesz takim życiem, jakie chcesz. Myślę, że może nie. Więc z tego powodu mi się podoba i też troszkę rozmawiać o niej i patrzeć, jak ona co zrobiła, bo można się czegoś nauczyć, ale ona robi rzeczy sztucznie, no ale to już jak kto umie, ale można to zrobić jakoś tak, po prostu poczuć to bardziej, jakoś wejść w to bardziej, żeby to by się stało właśnie częścią nas samych i to w sobie rozwinąć bardzo dobrze. Chodzi o to, dziewczyny, że zobaczcie, jeszcze taki ostatni punkt, na który chcę zwrócić Waszą uwagę i już wtedy kończymy na dzisiaj. Ja myślałam, że mi to zajmie pół godziny ten live i ja zawsze nie mogę wyliczyć dobrze ten czas. Robi się bardzo taka rozgadana, jak zaczynam coś z Wami, coś tutaj opowiadać. Bardzo się cieszę, dziewczyny, kto ze mną jeszcze jest. Ostatni punkt. Myślę, że jest też bardzo ważny. Pod tym względem, że zobaczcie, ona bardzo siebie postawiła, że wszystko, co jest jej, to jest bardzo ważne. Ta rodzina, no jest okej, okay, tak? Ale moje jest bardzo... Moje... I zobaczcie. Moje życie, ja, to, czym ja się zajmuję, jest ważne. Nie moja rodzina. No, ona nie miała oczywiście, nie miała możliwości postawić, że ona jest jakoś rodziny. Ale o czym tutaj chcę Wam, dziewczyny, powiedzieć? We współczesnym świecie, ja często to widzę, że dziewczyny chcą zrobić wrażenie na mężczyźnie tym, że one są z jakiejś bardzo fajnej rodziny. Albo, że one są z bogatej rodziny. Że jej rodzice mają pieniądze. I oni mogą tam pojechać razem, albo tam, albo to zrobić. To, czego nie może taki zwykły, statystyczny Polak zrobić. Więc takie dziewczyny, no myślę, że mają bardzo trudno w życiu. Szczególnie jeśli one stosują tą strategię,
przyciągania mężczyzn do swojego życia poprzez te pieniądze, no, które, no, oczywiście, jeśli one są bardzo duże, też wiecie, na przykład, po prostu ja oglądam też rosyjskie dziewczyny takie fajne, opowiadają o czymś, chyba mi się od nowa, chyba dziewczyny, czy przepadł live na chwilę, czy nie? Czy, bo mi się coś mrugnęło. Nie wiem, dajcie mi znać, wyślijcie jakiś plusik, czy coś. Czy coś, bo coś i tak się... Uh-huh. Czy my jesteśmy jeszcze tutaj razem? Dziewczyny, napiszcie mi coś, bo ja niczego nie widzę. Wszystko mi się jakoś zacięło. O, nie, Ewelina pisze. Ewelina, nie, to co? Jest, okej, okay, dobra. Jest. Dobra, dziewczyny, to znaczy jeszcze raz. Reasumuję. Nie jest to dobra strategia, aby przyciągać mężczyznę tym, że my coś mamy materialnego w swoim życiu. Że albo, że moi rodzice mają określoną pozycję i mogą tobie coś załatwić. Bo w tym momencie przyciągamy właśnie mężczyznę, który chce tych pieniędzy, chce tej pozycji, chce czegoś, no bo on nie ma. I wtedy ta miłość, może to wyglądać też na miłość na początku, szczególnie, ale ta miłość jest taka przemieszana z takim oczekiwaniem no korzyści, tak? Jakiegoś zysku w przyszłości, albo w bliskiej przyszłości, albo po małżeństwie tych korzyści. Więc to jest naprawdę bardzo zła strategia i myślę, że z tego, co ja tak obserwuję dookoła, no trudno jest, też trudno jest wtedy takie momenty przyciągnąć tą prawdziwą miłość, więc ja myślę, że w tym wypadku Megan, no zrobiła, w sensie ona pewnie nie miała, myślę, możliwości zrobić inaczej, bo ona była ze zwykłej rodziny, no nie było tam czegoś wow. Czyli Harry, gdy on się zakochywał w Megan, to on się zakochał w nią, tak? Jako kobietę, jako osobę, w jej osobowość, w to, jaka ona jest. I po prostu taka w tym momencie może oczywiste to jest, no bo on jest księciem, no już kto jest już bardziej wielki niż rodzina królewska, ale chodzi o to, że po prostu w tym momencie no możemy być pewne, że ta miłość jest prawdziwa. Więc dziewczyny, gdy przyciągujemy do swojego życia mężczyznę, to staramy się przyciągnąć go sobą, swoją osobowością, swoim sposobem bycia, to, że jesteśmy lekkie, to, że jest nam ciekawie. Bardzo ważne jest, żeby nam było ciekawie coś w tym świecie. Interesujemy się czymś. Kiedy my też mamy swoje zainteresowania, gdy poświęcamy temu czas, właśnie to wszystko przyciąga mężczyznę. Ale nie to, że o, ja jestem taką fajną, wielką panią, moi rodzice mogą mi zrobić to i to, kupić mi to i to i ja pojadę na wakacje, byłam już tam, tam i tam. Nie, i tym bardziej takim tonem. To jest koszmar. Dziewczyny, no dobry mężczyzna, który będzie się opiekował, starał się zarobić, stworzyć rodzinę i starał się dbać o nas, no to nie przyciągniemy. Bo taki no, mężczyzna bardzo może lekko odejść, bo w tym momencie, jeśli przyciągujemy go właśnie na ten status, na pieniądze, to on po prostu odejdzie w tym momencie, gdy zacznie zarabiać swoje większe pieniądze. Albo nie wiem, zakocha się, tak? Ale ja Wam mówię, najważniejsze, jak zacznie zarabiać swoje pieniądze, no to zrozumie, że chyba to nie była miłość i on może sam nawet tego nie rozumieć, więc... Więc to są takie bardzo zagmatowane rzeczy, które trzeba bardzo zwracać uwagę, ale właśnie myślę, że w tym live'ie już bardzo dużo powiedziałam Wam o tym, te takie podstawowe rzeczy, które mi właśnie ona przyciągnęła. Dziewczyny, wyłączę to zdjęcie. Ja tak nie zauważam, że jest to zdjęcie cały czas. Więc ona właśnie przyciągnęła w ten sposób go i rozwinęła w nim prawdziwą miłość, bo właśnie w ten sposób swoją osobowością. Jako, że my jesteśmy kobietą też niezależną, to my właśnie tym przyciągujemy mężczyznę i ten mężczyzna zostaje razem z nami, tak? W ten sposób. Okej, dziewczyny, bardzo Wam dziękuję, że byłyście razem ze mną, szczególnie tym, kto wytrzymał od początku do końca ze mną. Mam nadzieję, że nauczyłyście się czegoś nowego. Tak jak ja oglądałam ten Netflix, to wiecie, jeszcze można dużo o tym mówić i dużo jakieś jeszcze dodatkowe tematy poruszać,
Obowiązkowo napiszcie mi w komentarzu albo w jakiejś wiadomości prywatnej, czy chcecie jeszcze coś więcej na te tematy, albo o Meghan i Harry, albo tak jak wspominałam o Kate, jej charakter, żebyśmy bardziej o tym porozmawiały. Bo myślę, że to jest no, też ciekawie, ale wiecie, rozmawiać będziemy, nie tak, że plotkujemy. Jak widzicie moje live'y, mój ten live i poprzedni też, nie plotkujemy, ale staramy się obserwować i czemuś się nauczyć. Więc ja w ogóle tak sama żyję, że ja cały czas się rozglądam i patrzę, gdzie czegoś mogę się nauczyć. I właśnie tak chcę prowadzić te live, że gdy obserwujemy coś, to nie mówimy, o Boże, no znowu ubrała nie wiadomo jakie tam buty, albo nie te rajstopy, jak tak można. Nie. Wyciągujemy z tego wnioski i później możemy to już wprowadzić do swojego życia. Więc ja właśnie takie chcę live prowadzić i no, bardzo chcę, żebyście czegoś się nowego właśnie uczyli i żeby też fajnie ze mną, nam razem z Wami spędzać czas. Ok, dziewczyny, to ja życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia. Pa, 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 pa.